Ja ostatnio mam takie bardzo fajne spotkania z bardzo fajnymi ludźmi. Nie uwierzycie, kto tu dzisiaj przyjechał ze mną. Nawet nie pogadają ze mną. Poszli, tam się witają, już się dzieje, a nawet tu nie podejdą. Jest Sławek, jest Michał, jestem ja. Zapraszam Was serdecznie na produkcję paneli fotowoltaicznych. Będziecie normalnie w szoku, co tam się dzieje. Większe będzie prawdopodobnie u mnie, ale chłopaki też u siebie coś pokażą, bo kroi się wielka akcja. A o czym to Wam... Co mnie tak klepiesz? Że dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Zapraszam serdecznie, zobaczycie. Powiem Wam szczerze, ja już to widziałem troszkę wcześniej, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Będziecie pod wielkim wrażeniem. Zobaczycie, jak to wszystko fajnie funkcjonuje. Zapraszam do środka. Dzień dobry Pani Edyto. Cześć. Bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj być i zobaczyć, jak są produkowane panele fotowoltaiczne. Bo w Polsce są produkowane panele fotowoltaiczne od podstaw. Od podstaw. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do nas i dzisiaj będziemy mogli pokazać proces produkcji właśnie tutaj u nas na miejscu w Tarnowie. Idziemy. Jesteśmy po prostu w centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia, tak, dla każdego producenta właśnie to miejsce, hala produkcyjna jest najważniejszym miejscem w całej organizacji. To tutaj produkowane są moduły, w tym momencie właśnie z serii PRPG. No i za chwilę mam nadzieję, że przejdziemy poprzez te poszczególne etapy produkcji. Skupimy się na tych najważniejszych, a do najważniejszych na pewno można zaliczyć autonomiczną stację do cięcia ogniw, stringery, gdzie są lutowane, ogniwa fotowoltaiczne, laminator, w którym jakby tutaj całość jest hermetyzowana, składowa modułu fotowoltaicznego i omówić testowanie, bo to bardzo ważne i ma wpływ na całość. Lecimy, nie mogę się doczekać. Odkąd zaczniemy, żebyśmy widzieli, jak ta... O, widzę, że tutaj się... Czyli Wy też korzystacie z fotowoltaiki? Oczywiście, że tak. My również mamy instalację fotowoltaiczną. Widziałem, pokażę, bo akurat zrobiłem sobie z drona ujęcie. Mówię, nie wiem, czy pokazywać, bo jeszcze ktoś przyjdzie i zdemontuje parę paneli, ale... Nie, można pokazywać, jest to instalacja powyżej 200 kW, jest też taka większa. Pani Edyto, gdzie my się znajdujemy? Jest to początek produkcji. Tak, znajdujemy się na początku linii produkcyjnej. Za tą ścianą mamy myjkę do czyszczenia szkła, jest to taka maszyna myjąca szkło. Szkło solarne, hartowane z antyrefleksem. Po umyciu tafli szkła jest dalej tafla transportowana tutaj ciągiem komunikacji na dalsze etapy, gdzie na szkło nanoszone są odpowiednie folie. Dlaczego ono jest szorstkie? Ono jest szorstkie też dlatego, aby to światło, które światło słoneczne nie odbijało się od tafli szkła, aby jak najwięcej tego światła było absorbowanego do wnętrza modułu fotowoltaicznego. Myślałem, że bardziej po to, żeby śnieg lepiej spływał, ale nie, okej, dobra. Głównie jest to ta cecha, która wpływa właśnie na większą absorpcję. Szkło pochodzi od producenta niemieckiego, jak większość też komponentów, które używamy do produkcji modułów fotowoltaicznych. Bardzo ważne, jeżeli właśnie mówimy o komponentach, które wchodzą w skład modułu fotowoltaicznego, jest szkło, no ale przede wszystkim ogniwa. Ogniwa fotowoltaiczne, przede wszystkim czystość krzemu, z jakiego powstały ogniwa i też klasa, bo tych klas ogniw fotowoltaicznych mamy kilka i to właśnie od producenta modułów zależy, jak wyselekcjonuje, jakie zakupi, jaką partię zakupi ogniw, czy to będzie klasa A, A minus, B czy B minus, więc tutaj musimy pamiętać, że... Czyli to nie jest tak, że ten krzem jest zawsze taki sam? Znaczy, u nas my zawsze używamy krzemu najwyższej czystości 9N i klasy A, więc wszystkie ogniwa, które wchodzą w skład naszych modułów, mają te parametry. Natomiast wiadomo, że też bywa to różnie i producenci używają różnych klas i różnych czystości krzemu. Pani Edyto, podobno ten krzem jest bardzo kruchy i trzeba na niego uważać. Jest bardzo kruchy, ale myślę, że fajnie by było, aby pokazać wszystkim, jak kruchy on de facto jest. To poprosimy krzem. Uwaga. Okej. Może jeden kawałek dla Ciebie. Jeden dla mnie. Tak?
Ale to jest cienizna straszna. No bardzo, bardzo cienkie ogniwo, tutaj całe, tutaj ogniwo cięte, połówkowe. Zaraz powiemy więcej o technologii cięcia i o naszej stacji, gdzie właśnie laser niskotemperaturowy, pulsacyjny tnie odpowiednio krawędź właśnie tych ogniw połówkowych. Ale wiesz co, no możemy zrobić jakiś wstępny test kruchości. Uwaga! To jest jak... Jak mi się kojarzy, to mi się kojarzy, jakbym opłatek na Boże Narodzenie miał. Coś w tym jest, to naprawdę. Połammy się. Nie, faktycznie, tak. Bardzo kruche to jest, faktycznie. No i dlatego, czy ja dobrze rozumiem, że żeby jakość tych paneli była... Paneli, Boże, ja tak gadam, a głupoty gadam. Modułów. Była lepsza, to po prostu musimy jakby wzmocnić go, żeby właśnie nie pękał, tak? Tak, dlatego też producenci modułów fotowoltaicznych stosują ramę aluminiową, która wzmacnia tą statykę modułu laminatu fotowoltaicznego. Natomiast też musimy pamiętać, że różna jest wysokość tej ramy. My zawsze stosujemy ramę 40 mm. Mówimy o grubości ramy. Tak, grubości ramy. W związku z tym też właśnie ta statyka modułu jest dobra. Mamy też testy, które potwierdzają właśnie tą wytrzymałość dzięki tym też większym wymiarom ramy. I tutaj mówimy na przykład o obciążeniu statycznym przednim, które odpowiada na przykład właśnie za takie obciążenie typu śnieg na dachu, ale też o obciążeniu dynamicznym jakby tyłu modułu fotowoltaicznego. Czyli jakieś wiatry, dokładnie tego typu rzeczy. Tak, dobra, wiatry. Lecimy dalej. Tak, zapraszamy. Już żeśmy połamaliśmy trochę modułów, no trudno, kilka kilowatogodzin nie zostanie wyprodukowanych. Folii, tak, tutaj mamy akurat folię EVA, natomiast tutaj widzimy jeszcze jednostkę, to jest właśnie laser, który tnie ogniwa całe na ogniwa połówkowe. I tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, bardzo ważna jest precyzja tego laseru i też niska temperatura. Precyzja, która nie powoduje tutaj nierównej struktury na krawędzi, czy też mikropęknięć, które później powodują rozgałęzienia i przyczyniają się do spadku. Jest to niezależna stacja też do cięcia i myślę, że to bardzo ważne jest, warto jest podkreślenie, ponieważ większość producentów na rynku fotowoltaicznym obecnie ma tą stację wbudowaną w linię. U nas jest to osobna stacja, też o laser właśnie o wysokich parametrach i wysokiej dokładności, który też gwarantuje nam tą precyzyjną krawędź. Nakładamy folię, idziemy dalej. Nakładamy folię niezależnie. Tutaj znajduje się stringer. Stringery są to maszyny, w których lutowane są ogniwa, całe, połówkowe. W tym momencie, właśnie w połowie roku, przeszliśmy z starej linii produkcyjnej i te tych całych, tak? W sensie? Tych całych, tak. I też z całych z pięcioma wiązkami przewodzącymi. Teraz na ogniwa całe lub połówkowe, trochę o innych wymiarach, bo w tym momencie to ogniwo, które mamy, to jest 166 mm, czyli tak zwane M6. Jeszcze rok temu było to 158 mm, 100 lub też niżej, więc tutaj też nam to pokazuje, że rozwój fotowoltaiki idzie w kierunku zwiększenia wymiaru ogniwa, tak? Okej, ale mówimy zwiększenia rozmiaru tego ogniwa, ale też i powiększenia rozmiaru modułów, tak, ogólnie, prawda? Automatycznie. Bo niektórzy, panie Edyto, dopytam, dlatego że mnie to bardzo interesuje, bo niektórzy mówią, słuchaj, ja to sobie zakładam 700, tylko że on nie ma świadomości tego, że na te 700 to w zasadzie mógłby sobie założyć dwie 350 i rozmiarowo to będzie dokładnie to samo, prawda? My tutaj jesteśmy... Bo niektórzy myślą, że to jest moduł jakiś, nie wiem, że ten krzem jest lepszy, a to nie jest tak do końca, prawda? Patrzymy zawsze na sprawność. Dokładnie. Sprawność modułu fotowoltaicznego, bo de facto ona nam tutaj definiuje, o ile więcej ten moduł wyprodukuje. Jeżeli popatrzymy na rozmiary, tak jak tutaj Pan wspomniał, może być to ogromny, tak, ponad dwumetrowy. Jest taka, bez nas firmy, ale jest taki moduł, że jak zobaczyłem, to mógłbym sobie z tego zrobić drzwi garażowe. Jest to utrudnienie też przede wszystkim montażowe. No zależy, gdzie potrzebujemy. Zależy, gdzie potrzebujemy, bo na pewno na farmy jest to na farmy, albo na przykład, jeżeli robimy jakąś wielką, na wielkiej hali,
i też nam nie zależy, mamy dach dwuspadzisty i chcemy sobie zamontować, to możemy zamontować duże, no nawet może, oczywiście, może nawet i lepiej. No. Wszystko zależy tak naprawdę od audytu budynku, czy miejsca planowanej inwestycji fotowoltaicznej. Natomiast właśnie głównie te duże moce jednostkowe w watach modułów fotowoltaicznych są właśnie związane z powiększaniem samej powierzchni jednego modułu dokładnie fotowoltaicznego. Natomiast przepraszam, popytam. Przepraszam, co to jest? To są właśnie te wiązki przewodzące, które rozprowadzają prąd wewnątrz ogniwa fotowoltaicznego. Teraz stosujemy de facto taki drut i to też zmieniło się na naszej linii produkcyjnej od połowy roku. Wcześniej to były szynowody, 5 szynowodów. W tym momencie mamy 9 de facto drutów, które są cieńsze. Też przez to nie zasłaniają mniejszą powierzchnię tego ogniwa fotowoltaicznego, okay, a zwiększają wydajność całego ogniwa. Więc w tym momencie 9. Też linia nasza dostosowana jest do produkcji na 10 do 12 busbarów. A to mają ile? Wiązek przewodowy 9. 9, okej. Okay. Więc również tutaj pewnie już w przyszłym roku i jeszcze większy rozmiar ogniwa, 210 i już 12. No dobra, lecimy dalej. Więc tego omówiliśmy sobie. Czyli tak, sobie. Tam się pocięły. Tam zostały... Zlutowane ogniwa, ale w sensie zostały... Możemy to zobaczyć, czy nie? Myślę, że zobaczyć? Tak. To my to w przebitce. Pokażemy to w przebitce, bo jestem ciekawy. I one się tutaj lutują i tutaj już wychodzą nam, widzę, taśmą i są układane na folię, tak? Tak, tutaj są pozycjonowane ogniwa fotowoltaiczne. Jak widzimy właśnie w takie szeregi, automatycznie głowica pobiera ze stringera ciąg ogniw fotowoltaicznych i rozkłada na całej etapie. Ja myślałem, że to ktoś siedzi i zawija te sreberka. Nie. Nie, tutaj się samo to układa. To jest zautomatyzowane. Ale one tutaj już są polutowane jakby w te... Same ogniwa, nie szeregi ogniw. Okej. Okay. Szeregi ogniw tutaj w kolejnej maszynie będą lutowane. Co jeszcze warto wspomnieć, że w maszynie lutującej ogniwa, w stringerach, mamy pierwszy test elektroluminescencyjny. Czyli już na samym początku kupujemy od sprawdzonych dostawców trzem o wysokiej czystości. Ale jeszcze go sprawdzacie. Klasy, ale dodatkowo sprawdzamy jeszcze właśnie na tutaj w testerze, w stringerze, przepraszam, to ogniwo fotowoltaiczne, które dalej właśnie zostaje. Bo gdyby się okazało, że któreś jest wadliwe, to zawsze można je zamienić, usunąć, wstawić odpowiednie ogniwa fotowoltaiczne. Okay. Tutaj jak i przed laminacją, bo de facto laminacja to już jest ten moment, kiedy... Się nie wycofamy. Nie. To już wtedy ewentualnie możemy potłuc moduł i przetwarzać go na nowo. Tak, wtedy zostajemy z modułem, który jest nie do sprzedaży, musimy tego traktować i zaliczać w straty produkcyjne. Okay. Jeżeli chodzi o segregację też kolorystyczną ogniw, mamy również sorter, który kolorystycznie sortuje do jak najbliższej gamy kolorystycznej. Bo to jest produkt, który może się różnić kolorystycznie, bo to jest jakby... Znaczy lekkie odchylenia mogą być, ale zwłaszcza przy modułach full black, gdzie mamy czarne ogniwa, bardzo dbamy o to, żeby była ta spójność kolorystyczna. Okay. Też kupując od jednego dostawcy, no mamy pewną ciągłość z danej serii. Bo ja dlatego się pytam, bo jak my mamy taką tam swoją grupę i tam nieraz ktoś rzuca, że na przykład ma położone moduły na dachu i zobacz, one mają różne kolory, to pewnie są złe. I to tak nie jest, tylko znaczy, po prostu... nie jest, że one są złe, to jest... Tak, tylko bardziej chodzi o to, że no czym bardziej są dopasowane i czym bardziej to wszystko wygląda jak powinno, to znaczy, że były bardziej wyselekcjonowane, tak? Mamy lepszą estetykę i lepiej dokładnie wizualnie moduły produkują. Co nie znaczy, że nie będzie produkował dobrze. Dokładnie tak. Poprzednio mieliśmy to lutowanie ogniw, a tutaj całych szeregów ogniw, które wcześniej zostały spozycjonowane właśnie na tafli szkła. Moduły wyjeżdżają z tej jednostki i kolejno są testowane. Mhm. Są testowane, jak tutaj widzimy, mamy dwa ekrany. Czyli tak, one teraz sobie tam wjeżdżają,
tam są lutowane i wyjeżdżają tą samą drogą jak wy, czy z drugiej strony gdzieś? One wyjeżdżają tutaj z drugiej strony, zostają później przetransportowane tutaj do miejsca jednostki, w którym i wizualnie, i niezależnie poprzez komputer sprawdzana jest jakość krzemu, również przez wcześniej wspomniany tester elektroluminescencyjny. I tutaj właśnie na ekranach możemy zobaczyć po naszej lewej stronie obraz z kamery, aha, z testu elektroluminescencyjnego. I więc widzimy jakby jednolitość struktury krzemu. Niezależnie, oprócz jeszcze stricte właśnie tej weryfikacji przez sam komputer, operatorzy sprawdzają wizualnie jeszcze wszystkie zdjęcia, ponieważ tych konfiguracji potencjalnych uszkodzeń struktury może być wiele. Mhm. Więc tutaj mam taką dwustopniową kontrolę właśnie tej struktury ogniwa. Tutaj panie po sprawdzeniu nakładają kolejną, drugą warstwę EVA, która później oraz tą tylną warstwę. A to już jest ta warstwa, która będzie tak, od tyłu jakby. Tak, to jest tak zwany backsheet, który później całość, ta kanapka, tak potocznie ją nazywamy, zostanie skierowana do laminatora. Na tym etapie, gdyby coś było nie tak z danym pojedynczym ogniwem fotowoltaicznym, możemy jeszcze właśnie to, co powiedzieliśmy, podmienić. Czyli nie ma takiej opcji, żeby któryś z ogniw, któryś z ogniw, któryś z ogniwa, poszło tutaj do laminatora uszkodzone. Nie ma takiej możliwości. Ale po laminatorze jest kolejna kontrola. Jest kolejna kontrola, czyli mamy na produkcji trzy razy kontrolujemy moduły fotowoltaiczne pod kątem właśnie ewentualnych mikropleksji przez tester elektroluminescencyjny. Też co jest ważne, my gromadzimy te dane. Właśnie, ale mi pani uprzedziła, bo ja to słyszałem i aż mi się dowierzać nie chciało. Czy to prawda jest, że jeżeli ja bym na przykład zakupił takie moduły i na przykład chciałbym, na przykład stwierdziłbym, że któryś mi nie działa, to mógłbym dostać takie zdjęcie, które się tutaj robi, żeby zobaczyć, czy to w produkcji było, czy to się wydarzyło na przykład, nie wiem, przy montażu, że ktoś tam na przykład niechcący to uszkodził, prawda? Dokładnie tak. My gromadzimy wszystkie parametry przez długi okres czasu danego modułu fotowoltaicznego, bo aż przez 25 lat te wszystkie dane są u nas gromadzone i to pokrywa się z gwarancją, tą najdłuższą gwarancją wydajności modułu fotowoltaicznego. Każdy moduł ma swój numer seryjny. Właśnie widzę. Tak, który jest zalaminowany, więc nie można go usunąć. Na tej podstawie mamy pełne dane co do procesu produkcji, jeszcze wcześniej co do surowca, który został użyty do produkcji modułu fotowoltaicznego. Więc to jest jakby nasze dane, które gromadzimy, ale też z drugiej strony, jeżeli tylko klient sobie zażyczy, możemy przedstawić już przy zakupie i dostarczyć już przez firmę instalacyjną, przy podpisywaniu protokołu zawczo-odbiorczego instalacji, właśnie te zdjęcia z testera i też całą tą charakterystykę prądową, napięciową, więc klient wie, co kupił. Okej, okay. Dobra, czyli tak, przeszliśmy do laminacji, idziemy za laminator. Tak. Duży ten laminator. Ja też mam taki laminator do kartek, ale troszeczkę jest mniejszy. Tak, ten jest trzykomorowy i w każdej komorze zachodzi... Panie Edyto, sprzejdźmy się z tej strony, kamera pójdzie z tamtej, zobaczymy jak długie. Tak, tu mamy pierwszą komorę, okay, w której ma miejsce wytworzenie próżni. Kolejnym... Aha, czyli żeby odessać całkowicie powiedz między z tymi foliami, żeby tam się czasami jakiś bąbelek nie pojawił. Dokładnie tak. W mojej laminarce tego nie ma. Nie ma. Ale ja sobie te... Masz jakiś update, ja sobie, pani Edyto, te bąbelki palcem wyganiam. Może na kartkach tak można, na pewno nie jest to dobry pomysł do modułów fotowoltaicznych. Tu jest druga komora, gdzie następuje już to zgrzanie, czyli właśnie te folie, które umiejscowiliśmy na taflach, one niejako właśnie się topią, no hermetyzują ten cały moduł fotowoltaiczny. W ostatniej komorze ma miejsce wychłodzenie. I ktoś mógłby powiedzieć, po co, prawda? No właśnie. A ma to żeby nie swoją... pękały.
Nie. Ma to swoją przyczynę też głównie w związku z późniejszym testowaniem z kolei modułów. Wiemy, że moduły powinny być testowane w określonych warunkach. My nazywamy je w branży fotowoltaicznej warunkami STC i one właśnie wskazują na te badania, które powinny być wykonywane i parametry, które powinien moduł uzyskiwać właśnie w tej temperaturze 25 stopni. Więc też o to chodzi, okay, żeby moduł był schłodzony. My też bo jeżeli też na pewno wszyscy już to wiedzą, bo jak ktoś ogląda ten kanał, to wie o tym, że czym wyższa temperatura, tym niższa sprawność modułów. Tak, o tym też mówi współczynnik temperaturowy. Mhm. On jest różny też w związku z czasami czy to jest właśnie full black, czy to jest moduł z białą folią elektroizolacyjną. Te współczynniki będą się trochę różniły, jak i też sama technologia, którą używamy krzemu do produkcji modułów fotowoltaicznych. Więc tutaj ten trzykomorowy laminator, podsumowując, pewnie też te laminatory pełniły, jakby w jednej komorze były te wszystkie trzy procesy wykonywane, natomiast no, na pewno ta separacja lepiej wpływa na właśnie to zespojenie wszystkich komponentów wewnątrz modułu fotowoltaicznego. Bardzo ważny jest cykl, temperatura, stała temperatura w laminatorze, długość tego procesu laminacji, bo jeżeli na przykład skrócilibyśmy ten proces, w którym moduł przebywa w laminatorze, może się to wiązać później z jakimś odwarstwianiem folii, z żółknięciem modułu, bo powiedzmy wilgoć wchodzi pod moduł fotowoltaiczny. Okej. Okay. Jak długo przechodzi taki moduł przez laminator? Od 7 do 8 minut. O, to długo? Tak. Bo właśnie ja to sobie wyobrażałem, jak wiedziałem, że będę jechał do fabryki, że tu będą normalnie zapieczały te moduły jeden za drugim. A to jednak ta technologia jest taka, że to musi być wszystko... Precyzja jest tu bardzo ważna. Dokładnie. Czas jest ważny. Oczywiście można by było pójść na skróty, skrócić proces laminacji, natomiast w tym momencie tracimy na jakości, no a to nie jest naszą rolą. No dobra. Wyjechało z laminatora, przyjechało nam tutaj. To już jest w zasadzie prawie gotowy moduł fotowoltaiczny. Nazywamy go laminatem, czyli moduł bez ramy. Ten laminat, na który później nanosimy taśmę, która i później na tą taśmę już docelowo rama aluminiowa modułu fotowoltaicznego. Też u nas ten sposób montażu samej ramy nie jest na zasadzie self-locking, czyli takiego samozaciskowego sposobu wtłaczania ramy, tylko zaciskane są mechanicznie, więc to powoduje, że ten profil jest jakby mocniej jakby wbity, jeden profil do drugiego tutaj na narożnikach. Przez to też jest bardziej stabilniejszy i mniejsze prawdopodobieństwo odejścia w jakichś też drastycznych przypadkach, na przykład ramy od modułu fotowoltaicznego. Mhm. Ja słucham. Pani Edyto, ja się nie mogę doczekać, co Pani chce mi teraz powiedzieć. Tutaj mamy już montaż gniazdek przyłączeniowych. Wcześniej była to w poprzedniej wersji i serii naszych modułów jedno gniazdko przyłączeniowe. No właśnie, chciałem o to zapytać. W tym momencie wiadomo, z powodu też budowy samego modułu fotowoltaicznego są to dwa junction boxa. No i tutaj one są już montowane za pomocą silikonu do tylnej powierzchni modułu fotowoltaicznego. I to już nie jest połączenie lutowane, tylko mamy wprost kable, na końcu konektory MC4, które są w module fotowoltaicznym. No i myślę, że będziemy mogli przechodzić też do już jednego, do ostatniego de facto etapu produkcji, ale bardzo ważnego, o którym już wspomnieliśmy, czyli taki już pełny test tego naszego finalnego czyli produktu. Czy ten moduł jakby, daj Boże, przyjechał do mnie, czy on już jest dobry? Dokładnie. Przepraszam tak. Bardzo. Ja tu przeszkadzam. Idziemy stąd, Pani Edyto, idziemy stąd. Tu się za dużo dzieje. Czyli od tego lutowania przyjechał nam tutaj moduł, który idzie znowu do... Który idzie do testowania w symulatorze słońca i jeszcze raz ELTESER. Czyli... Dobrze, ale Pani Edyto, ja chciałem się Panią zapytać, my na taki, jak patrzymy na ten moduł, prawda, na cały moduł, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy na przykład, nie wiem, przyjechały do nas dobre moduły, czy nie.
Tak, chcielibyśmy pokazać taki moduł, żeby było odniesienie, co to znaczy dobry moduł, jak wygląda struktura krzemu właściwego modułu, a takiego, który teoretycznie nie powinien być do obrotu na rynku dopuszczony. Jest to moduł, który jakby też w naszych kanałach dystrybucji nie funkcjonuje, ale ponieważ mamy aparaturę pomiarową, często też klienci, którzy wiadomo, dywersyfikują swoją... tak, dywersyfikują moduły w swojej sprzedaży, kupują różne moduły i czasami proszą nas o taki test albo szczekowanie. No i tutaj myślę, że moglibyśmy, widzimy, że następuje podpięcie. Okej. Okay. O, zrobiło zdjęcie. Tak, błysk. Tutaj tej wiązki, związki światła, która też jakby ten proces nawiązuje do STC, czyli 1000 W na metr kwadrat. Widzimy tą strukturę jeszcze raz za pomocą elektroluminescencji oraz poniżej widzimy też prądy, napięcia, widzimy tutaj moc modułu, widzimy 449,9. Komputer nam podpowiada, że moduł przeszedł test. Natomiast docelowo jest to moduł w sprzedaży i na naszej tabliczce znamionowej 445. Okay. Też poruszamy się w tych odstępach 4,99 W i tak na tej podstawie charakteryzujemy. Okay. Mamy zawsze dodatnią tolerancję moc. A jak możemy pokazać, mamy zdjęcie z tamtego modułu czy nie? Zaraz go wprowadzimy tutaj i będziemy... Okay. No to super. A tu mamy takiego delikwenta właśnie, okay. tego, o którym ładny jest, mówić. Też ma czarną ramkę. Też ma czarną ramkę. I dla przykładu chcielibyśmy pokazać, co wyjdzie nam na pomiarach. Pani Edyto, o Boże, co tu się dzieje? To jakieś pająki się chyba wdarły na panel. Tak, pająki, które rozszerzają dodatkowo swoje widzi na instalacji. Więc no, nie wygląda to dobrze. Sami widzimy, że patrząc na takie zdjęcie już coś jest nie tak. A to jest moduł fotowoltaiczny, który był dopuszczony normalnie do sprzedaży. Tak. Który... W sensie to jest jakiegoś producenta, nie podamy jakiego, ale dopuszczony dosłownie do... czyli rzekomo spełniał wszelkie normy. Dokładnie tak. I tutaj warto zaznaczyć, że też przywiózł go nam jeden z instalatorów jeszcze przed montażem tego modułu, więc nie jest to moduł, który pracował ileś lat na instalacji fotowoltaicznej, tylko po prostu... Nówka wyjęta z kartonu. Tak, przypłynęła nówka sztuka i widzimy, że akurat w tym przypadku no, nie wygląda to po prześwietleniu tej struktury dobrze. Tego nie widać. Nie widać gołym okiem. Musimy dopiero użyć specjalnego sprzętu, aby zobaczyć rozgałęzienia. No i one tutaj są postępujące. Widzimy, że na wielu częściach ogniw fotowoltaicznych część ogniw w ogóle będzie jakby wyjęta po jakimś czasie z pracy. Bo one nawet mogą niektóre jakby jeszcze działać. Tak. Co znaczy, że po jakimś czasie, jak te mikropęknięcia się zrobią trochę większe, to po prostu przestanie być, nie będzie przepływał prąd i koniec, tak? Dokładnie tak. Więc a to, że jest na przykład jaśniejszy, ciemniejszy, to też jakby wpływ ma na pracę tego modułu, czy raczej nie? Nie, tutaj ta kolorystyka taka, którą widzimy, prawda, na całej jakby płaszczyźnie tej matrycy, nie. Natomiast już widzimy, że jeżeli tutaj by był taki kolor czarny, czy gdzieś tutaj widzimy ten mocniejszy kolor czarny, no to już najprawdopodobniej ogniwo będzie wyłączone z pracy w tych miejscach, więc jakby ten odcień nie wpływa, ale same te punkty czarne, czy właśnie rozgałęzienia czarne oczywiście wpływają. A jeśli chodzi o po badaniu tego modułu, moc jego też spadła, czy? Tak, na tablicy znamionowej mamy 340 W, natomiast widzimy ewidentnie, że prawie 10 W nam gdzieś uleciało. Tak. Na razie 10 W. No już nie chcemy mówić, co będzie później, natomiast no, ewidentnie moduł nie przeszedł testu. No i myślę, że nikt z nas nie chciałby mieć takiego modułu na dachu. Jaka może być przyczyna tego, że tutaj się takie pajęczynki pojawiły? A więc przede wszystkim na samym początku mógł być zły surowiec użyty, czyli to ogniwo fotowoltaiczne mogło już mieć mikropęknięcia, dlatego my też w Stringerze już sprawdzamy te ogniwa fotowoltaiczne, które używamy do produkcji. Czyli po prostu raczej to mogła być
na początku może kontrola jakości? Na początku tak, albo powiedzmy właśnie brak kontroli jakości na etapie produkcji lub ewentualne uszkodzenia w transporcie, zwłaszcza jeżeli moduły tutaj odbywają długą drogę. Dokładnie. Może być to też wina złego obchodzenia się z modułem fotowoltaicznym już na montażu. Też czasami małe mikrokraki mogą jakby powiększać tą swój obszar też, jeżeli na przykład mamy właśnie nastawienie i wystawienie tego modułu właśnie na te warunki atmosferyczne, co okay. jest naturalne. Mm-hmm. No dobra, a jeżeli na przykład ktoś by miał taki moduł, załóżmy, skądś by miał takie moduły i chciałby sobie przetestować takie moduły. Załóżmy, że gdzieś tam znalazłby sobie firmę. Myśli Pani, że miałby możliwość, nie wiem, reklamować w ten sposób? Czy w tym momencie to już jest po ptakach, że mamy zamontowane takie moduły i widzimy, że no coś z tą produkcją jest nie tak? Każdy producent ma własne warunki rozpatrywania gwarancji, więc tutaj trzeba było jednostkowo na tą sprawę popatrzeć. Natomiast, żeby udowodnić, że są te mikrokraki, taka osoba, która w jakiś sposób domniemuje, że moduły mogą być w złym stanie, mogą mieć mikropęknięcia, to musi sprawdzić w niezależnym laboratorium taki okay. moduł. Więc... Tylko też nie wiadomo, na którym etapie to się wydarzyło i ciężko, że tak powiem, później udowodnić, czy to była wina producenta, czy może montażysty, tak? Też tak może być, no ale przede wszystkim sam koszt też przeprowadzenia takiego badania no, może mocno włodzić po kieszeni. Lepiej kupić nowy moduł. Czasami tak. I najlepiej kurczę jakiś taki, żeby spełniał normy, kurczę. Żeby spełniał normy, też aby sprawdzać moduły, którzy mają na przykład te normy nawet podwyższone względem tego, czego norma od nas wymaga. Ważne jest, aby czytać te warunki gwarancyjne, my zawsze o tym mówimy, bo to daje jakąś pewność, aby sprawdzać te okresy gwarancyjne, aby sprawdzać w kalce, czy jest pozytywna, czy ujemna tolerancja mocy, aby sprawdzać, czy sama jednostka pomiarowa, tester, nie ma w jakiś sposób tutaj też możliwości tej testowania z jakimś odchyleniem, więc takie rzeczy warto sprawdzać jeżeli oczywiście jest taka możliwość, jakiej klasy ogniw używa producent, ale też przede wszystkim już patrzeć na te instalacje wykonane, już ten rynek fotowoltaiczny rozwija się od dobrych kilku lat, więc można otrzymać takie referencje, czy dojść do referencji w wielu miejscach w Polsce czy za granicę określonego danego producenta. My też zawsze właśnie nas to cieszy, jeżeli słyszymy, czy w komentarzach, czy mamy taki odzew od klientów, że mamy Wasze moduły fotowoltaiczne, produkują naprawdę dobrze, nawet więcej niż zakładają. To jest na pewno taki pozytywny feedback z rynku. Tak samo kwestie właśnie tej wytrzymałości, które powiedzieliśmy sobie o wytrzymałości statycznej, o dynamicznej, też mamy certyfikaty na grad. Wiemy, że też ten certyfikat jest wydawany na podstawie określonych badań wielkości kuli, szybkości i kąta, z którym ta kulka, gradzina na moduł fotowoltaiczny uderza. Natomiast też mamy takie informacje i widzimy, że po przejściu dużego gradu, na przykład nasze moduły przetrwały. Jest to też taka bardzo pozytywny oddźwięk z rynku. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, kąt. Pani Edyto. Tak, za dużo się rozgadałam. Nie, dobrze pani się rozgadała, ale uciekamy, bo się chłopaki nudzą. Okay. Oni chcą testować, a my tutaj sobie gadu. Tak. A tu już się zrobiła kolejka. Już koń, panie, już. Przetestowaliśmy moduły fotowoltaiczne, więc możemy przystąpić do ich pakowania. Ważne jest, aby pakować moduły w pionie. To też eliminuje późniejsze problemy i uszkodzenia w transporcie. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, my dbamy o tą właściwy dobór ogniw fotowoltaicznych, też mamy czujniki antywstrząsowe w samych opakowaniach na ogniwa. Później już w finalnym produkcie... Ale czujniki antywstrząsowe... W ogniwach, w opakowaniach ogniw, które do nas przychodzą, no, ale też jakby transponujemy to i dbamy, aby te moduły były ułożone w pionie, aby też ten karton był odpowiedni. W takim jednym pudle mieści się 26 modułów fotowoltaicznych. Ten jeszcze nie zapakowany do końca. Natomiast też... Po co dotykałem?
Natomiast myślę, że to jest też ważne, aby, no wiadomo, jeżeli mamy całą paletę i całe pudło modułów fotowoltaicznych, no to też nam to gwarantuje pewną bezpieczność, jeżeli chodzi o ten towar, który nie zostanie usunięty. Ile się mieści w kartonie? 26. Najlepiej zamawiać 26. Najlepiej zamawiać 26. Albo wielokrotność. Tak. Albo wielokrotność. Tutaj mamy maszynę, która tnie właśnie folię, EVA na te poszczególne arkusze, które są później właśnie na szkło. Czy ona z rolki sobie idzie i tutaj się przycina. Tak. To jest akurat jeszcze moduł starej serii Extreme. Tutaj widzimy już nową serię Perfect Edge. Widzimy, że też przy zastosowaniu modułów half-cutowych innego rodzaju ogniw fotowoltaicznych, zwiększenia tych tutaj też wiązek przewodzących do 9, no uzyskaliśmy lepszą moc. Tak dla porównania wielkościowo akurat te moduły niewiele odbiegają od siebie, a mamy... O jeden pasek widzę. Tak. Mhm. A mamy o te 45 watów więcej. Tutaj akurat ten moduł fotowoltaiczny ma 144 ogniw fotowoltaicznych w module. I to jest ten rozmiarowo taki tradycyjny... Nie, to jest troszkę większy. Ten 2100. Okej. Tutaj mamy z kolei ten właśnie taki, bym powiedziała, że standardowy rozmiarowo moduł fotowoltaiczny. Ten jest Perfect Edge Max, ten jest Perfect Edge. Ten ma 375 W. Ma białą folię elektroizolacyjną, natomiast czarną ramą. Teraz w większości zawsze ta rama jest już czarna, tylko wymieniamy tą folię elektroizolacyjną. Jeżeli chodzi o ogniwa, ilość ogniw zastosowanych w module 120. Co więcej, myślę, że warto też wspomnieć o właśnie tych naszych full blackach. Tutaj jest właśnie moduł z kolei Perfect Edge, ale full black, czarna rama, czarna folia, ogniwa, które też są w takim ciemnym, mocnym, ciemnym granacie, więc jakby jest to sprawia wrażenie takiej jednolitej tafli, na przykład na dachu, prawda? To też ten względ estetyczny. Jeszcze tylko, żeby lutowania były czarne, to wszystko byłoby czarne. Tak, tutaj też szyny, żeby były. Tak. Natomiast myślę, że co ważne też, jeżeli mówimy tak w kontekście też nowości na przykład na już na przyszły rok, który niebawem, na 2022, będziemy też wprowadzali już moduły jeszcze o większym wymiarze ogniw. Powiedzieliśmy sobie, że w tym momencie tutaj mamy 166 mm, w przyszłym roku na pewno też już 182, może 210 mm i na pewno przy tych już ogniwach 182 będzie to 10 właśnie tych wiązek przewodzących w module fotowoltaicznym i to pozwoli nam de facto z tego rozmiaru, nie zmieniając ten rozmiar, produkować 400 W. Okay. Więc widzimy też, że tutaj ten progres jest i występują to, co mówiliśmy, moduły, które tylko i wyłącznie tą powierzchnią dokładają watę, no ale też mamy inne czynniki, które faktycznie zwiększają sprawność. Na pewno przyszły rok wiele pytań, jeżeli chodzi o dostępność poszczególnych surowców. No właśnie, ciekawe. To będzie na pewno taki... Bo chyba w każdej branży jest każdej to samo. W każdej branży to samo. Nie omija to również branży fotowoltaicznej. Na pewno też w pierwszym kwartale przyszłego roku bardzo jeszcze duże zainteresowanie tej fotowoltaiki w kontekście też tych regulacji, o których mówiliśmy. Zobaczymy, czy też tutaj jeszcze ten okres zostanie wydłużony do wprowadzenia tego systemu rozliczania energii niejako wydłużone, tak zwane vacatio legis, zobaczymy. Natomiast na pewno jest trochę niepewności, jeżeli chodzi o rynek polski, ale też z drugiej strony widzimy, że ta produkcja w Europie teraz nabiera takiego znaczenia, czyli był okres, kiedy mówiło się tak ogólnie, taki głos dobiegał, że po co produkować w Europie, jednak teraz widzimy, że też utrzymanie tej niezależności, tych niektórych procesów na terenie samej Unii Europejskiej no, ma sens. Pod względem chociażby kontroli tego całego procesu produkcji. Pani Edyto, bardzo serdecznie Pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Edyto, ja mam ostatnie pytanie. Kobieta zajmuje się fotowoltaiką. Tak. Jak to się stało? Od 5 lat. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, jest to branża bardzo dynamiczna. I można było to powiedzieć kilka lat temu, tym bardziej można powiedzieć to teraz.
daje bardzo duże możliwości. To jest chyba takie pasjonujące przede wszystkim. Poza tym jest fotowoltaika, należy do odnawialnych źródeł energii. Myślę, że ten trend jest przyszłością, a więc fajnie przyczyniać się i dodawać tą swoją cegiełkę do tych prawidłowych zmian, które toczą się na całym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani tym, co zobaczyliście, bo ja, powiem szczerze, nocy nie spałem, bo byłem ciekawy, jak to się produkuje. Miałem zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. Wygląda to zupełnie inaczej, ale już teraz przynajmniej wiemy, jak to wygląda i jak to powinno wyglądać. Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, no i zapraszam na kolejny odcinek. Jak wrażenia z produkcji? No, robi wrażenie produkcja. Naprawdę widać, że jednak moduły produkowane w Polsce są dużo lepszej jakości niż... Inaczej, moduły produkowane w Polsce gwarantują jakość. Możemy zobaczyć na własne oczy, to nas zaproszono, pokazano nam produkcję i wiemy, że jest dobrze. Że jest no dobra, dobrze. Przepraszam, ja takim jestem, że przerywający jestem, ale zapytam, bo ja powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu produkcję. Czy tak sobie to mniej więcej wyobrażaliście, jak to wygląda? Znaczy, ja oglądałem jakieś fabryki samochodowe i gdzieś to jest coś podobnego, taka linia produkcyjna. Natomiast tutaj dowiedziałem się rzeczy, które są kluczowe, czyli właśnie cyna, domieszki w cynie, takie drobiazgi, których nikt nie zobaczy gołym okiem, a od których zależy, ile ten produkt będzie lat działał. Nie? I to jestem pod tego wrażeniem, jak tak o szczegóły się dba, jak ta kontrola jakości jest od pojedynczych płytek po panel na samym końcu. Wszystko jest kontrolowane. Mamy tutaj rozbieżności rzędu tam 1 wata na końcu. To jest naprawdę rewelacja, nie jak, sekund minęło tego czasu. Że wychodzi ileś paneli, a potem dobrze. Dobierają do tego mostu i wychodzą całkiem porównywalne te panele, co jest generalnie mnie super. Zaskoczyło, 30 sekund każdy ma. Mnie zaskoczyło to, że laserem jest cięte, czyli to już nie jest ten mechaniczne cięcie, co kiedyś było robione. Nie ma tych naprężeń przy tym cięciu. To jest laser, który bardzo dobrze tnie, powodując, że te kryształy są bardzo mocno wytrzymałe, to jest pierwsza sprawa. Na każdym kroku kontrola jakości. Tutaj dobre lutowanie, naprawdę dobrej klasy lutowanie, pilnowanie cały czas. I na końcu taka mocna, finalna kontrola jakości z naklejonym numerem seryjnym, ze zrobieniem zdjęcia i przez 20 lat mamy dowód na to, że ten panel jest po prostu, był zbadany. I w razie jakiejkolwiek awarii, oni mają informację zwrotną. Mówią, o zobaczcie, mamy awarię i teraz oni wiedzą, co się stało. Mogą przejść do tyłu, sprawdzić skąd mają dany element, jak był lutowany, jak był robiony. To jest jedno, a drugie, na przykład, ja sobie tak myślę, że w transporcie może też się coś wydarzyć, więc jeżeli na przykład jakiś instalator powie, nie, to na pewno nie my, a oni mają tutaj zdjęcia, jak wychodzi panel z fabryki, no to chyba, żeby spadł przezaładunku. Poza tym one wychodzą w takich pudełkach kartonowych, bardzo mocnych, wytrzymałych i tu nie ma szansy. To musiałoby to być zdemolowane, musiał być, nie wiem, pożar tira, żeby to było uszkodzone. Więc jeżeli ja dostaję do swojego domu taką paczkę, to ja widzę, czy ona jest cała i mam wtedy pewność, że w środku są dobre panele, czy no... obrudzona była tam gdzieś w błocie i tak dalej, że coś się stało złego z transportem. Także to jest ta gwarancja, to one nie są luzem, one są dobrze spakowane, a wcześniej udokumentowana ich jakość, prawda, przez odpowiednie urządzenia. Moje 30 sekund. Coś, co mi się tu bardzo spodobało, to spodobało mi się, jacy ludzie tu pracują. I to od wejścia na produkcję. Pracując wiele lat z ludźmi, ma się taki siódmy zmysł i ja nie widziałem tu nikogo, kto nie byłby godny zaufania. A wystarczy włączyć telewizję na przykład i widać takich ludzi dużo. Nie rozmawiamy, my tutaj na szczęście nie pracujemy. Człowiek jest kluczem do sukcesu, no bo to de facto na końcu zależy od tego człowieka, który lutuje, czy on to zrobi najlepiej, uśmiechnięci ludzie. Nie wyglądają jak pracujący za karę, tylko pracujący z pasją i to jest najważniejsze. To jest Tarnów, czyli już bardziej Podkarpacie niż Małopolska, czyli ci ludzie już są bardziej nastawieni na dobrą pracę, a nie na pieniądze. I naprawdę... A z kolei dobrze wyszkoleni, ponieważ oni prawdopodobnie kończyli Politechnikę Rzeszowską, niektórzy AGH i to powoduje, że ta wiedza, miejsce zamieszkania, to nie jest walka o pracownika, to nie jest Warszawa, gdzie na przykład człowiek się musi walczyć o to. No właśnie chciałem powiedzieć, prawda? O Warszawie, gdzie walczymy o człowieka, o pracownika. A mówię, nie pani, gdzie? Za 15 tysięcy to ja z domu nie wstaję i tak dalej. I jeżeli mamy pracownika, to nie jest słaby. Tutaj naprawdę możemy zatrudnić za uczciwe pieniądze fachowców.
po Politechnice Rzeszowskiej albo po Uniwersytecie Rzeszowskim. Wszystko albo po AGH-u, albo po AGH-u, prawda? Bo też na przykład mój syn kończy i widać, że ta uczelnia też ma jakiś potencjał. Jakiś, no nie taki, nie taki, nie jak taki jak Rzeszów, nie taki jak Rzeszów, ale ma. Ale, znaczy my też mamy uniwersytety, nie? Tam kilka mamy takich, warszawski mamy na przykład. Wyszyńskiego, tak. Macie Wyszyńskiego, ale tam macie KUL blisko. Ale dlatego takie fabryki są tutaj na pograniczu Podkarpacia z Małopolską. I tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie panowie dziękuję. Musiałem wam przerwać, bo to by się nigdy nie skończyło. Bardzo dziękuję, że mogłem się z wami tutaj długo spotkać. Długo potrafimy. Ja wiem, właśnie. W sumie ja się tylko zapytałem, nic nie miałem możliwości powiedzenia. A kiedy na mikrofony włączysz? Kurde. Ja pierdzielę. To jeszcze raz. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dziękujemy.